Halo, witam wszystkich. Nareszcie stream. No, ciekawe ile zagramy, bo ta pierwsza misja to była... taka średnia. Znaczy, czasowo średnia. No, długa strasznie. W ogóle zapominam cały czas, że tutaj jest ten głośnik w padzie i ja sobie chrząkałem. I pewnie będzie mi słychać. Gdzie my jesteśmy? A, my musimy dojść teraz do tych maszyn. Będzie walka. Tak coś mi się kojarzy. Czemu nie pokonaliśmy? Miałem podgłośnić siebie. Więcej ceramów. Maszyny ich rozniosły. No to nie wiem, czy podgłośnić, czy nie. O, widzę, że tablet się zaciął. Tyk, głowa. Przed nami patrolujące maszyny. W razie czego możemy je oznaczyć fokusem. Może po prostu ja tak psuję te urządzenia. Oj. Dobra, ona jest tutaj. Niech sobie pójdzie tylko. A nie, ona tu idzie, bo jest zaciekawiona. Kurde. Jak się rzucało kamieniem? Aha. Dobra, teraz jesteśmy tu w krzakach. Oj. Wala trochę widać. No i czekamy. Ale tablet już działa, więc... dosięgnę tutaj. Bezstrzelestny. Dobra. On tak sobie łazi za mną, nie? Nic konkretnego. O, kurde, sushi też bym zjadł tego. Dobra, czy to zawróci od razu? Najgorsze jest to, jak się skradam. Najbardziej się boję, że się odwróci. No, po prostu... No, ale pamiętam... Jezus Maria. Pamiętam w tą grę, chyba najlepiej mi się grało właśnie po cichu. Gorzej jak później są te maszyny, że nie da ich się zabić po cichu, to wtedy jest
Lekki problem. Przynajmniej tak było w jedynce, nie wiem jak teraz. Wydaje mi się, że będzie podobna mechanika. Dobra, mam 70 do marszczynu. Już chyba to mi wystarczy. Co my tu mamy? No, będzie teraz podobnie. Maszyna przebiła się na wylot. Ha, będziemy walczyć z tą ogromną maszyną pewnie tutaj. No tak. Czy to coś do leczenia? Chętnie przyjmę. A nie, mam już fulla. No to niepotrzebne. Z tyłu jest drabina. Czy tu jest jakiś lucik? Dobra. No, hej, halo. Skocz tam. Dobra. Udało się. Powiedz mi, czy Sona naprawdę nie miała nic przeciwko temu, że nie wróciłeś na świętą ziemię? Jako dowódczyni Nora rozumiała, dlatego moim obowiązkiem jest iść za tobą. Ale jako moja matka nie była za tobą. A kiedykolwiek była? Ale nigdy się nie uśmiechnęła. Chyba nie. Trendy teraz. A, musimy cały czas na górę iść. Dobra. No i mamy. O nie, nie wskakuj tam. Automatycznie teraz wskakuję. Na jakieś przeszkody. Jest trochę straszne. Nie, no dla mnie ten dubbing jest spoko. Po prostu Karol tak gada, żeby gadać, bo... Cholera. Chyba tak nie miało być. No jak to przeżyła? No normalnie, no. To jest super bohaterka. Warl też sobie zszedł. Nie, no, dubbing no jest może czasami trochę sztuczny, ale nie jest zły naprawdę. Można się czepiać po prostu dla idei. Tak jak w Cyberpunku, że też jest zły. O Jezu. Pytanie, teraz jak ja mam tam przejść? A, dobra, ja chyba mogę po prostu sobie tu zeskoczyć. I to już jest to. A tutaj? Jest coś ciekawego? A, tu schody są. Ja już chciałem się wspinać. Dobra. Są aż trzy. No i mamy. Jeśli zarżnęły wszystkich Oseramów, nigdy nie dostaniemy się do centrum danych. Nie przemkniemy się koło nich. I nie zdołamy ich pokonać. Znajdziemy osadę. Łowcy na pewno nam pomogą. To zajęłoby tygodnie. Nie mamy tyle czasu. Może wystarczy, żeby ten prom spał. To coś? Jak? Coś wymyślę. Zaczekaj. A i coś czuję, że jeszcze tam nie będzie trwać, nie? Zaufaj mi. I poleciał. Muszę dostać się do tego promu, żeby... Wow. No, no tak, w jedynce też tak się schodziło. Z tych wielkich żyrafów. Niestety Aloy nie dokończyła nam dialogu. Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. Nie, a dobra, chyba dokończyła.
O nie, bo tu będzie... Nie, to jest to samo. Dobra. Jeszcze szybki rucik. Czy ja mam już na maksa? Nie. Dobra, teraz mam na maksa leczonko. Tam nie idę, bo tam jest to skażone. Lewo. Trzeba wykorzystać włócznie. Oszczędzę tam nic. Niestety mnie zauważyły. Wreszcie zaczyna celowanie. Nie wiem, w tej grze dla mnie to celowanie jest okropne. Nie wiem, jak gram na konsolach, to nie wiem, nigdy nie miałem chyba takiego problemu. No, nie wyszło. Akurat weszliśmy prosto na... Hello. Jak ładnie patrzyła. No, bo tutaj te cele są małe, dlatego się też właśnie źle grało, Agata, bo to jest mały cel. To jest na przykład to światełko, nie? Ciężko wycelować. Jak to się rusza ta maszyna, one są strasznie ruchliwe. Ja pamiętam, mi się zaczęło dobrze celować odkąd zacząłem mieć po prostu spowolnienie czasu na celowaniu. O. Tego jeszcze nie mieliśmy. I rośliny. Dobra, idziemy sobie. Co to jest w ogóle? Zapisy tylko zostały. Dobra. O, mam samouczki. Muszę je odkliknąć. Rukowanie. Szybka podróż. O, są pułapki środowiskowe. Premie jedzenia. O kurde, dużo rzeczy. Ja chciałem tylko zobaczyć, co ten... Pewne kołaczka, co? Gdzie ten kwiatek? To jest to? O, to jest żywność. Co, my tu jeszcze będziemy jeść? Tam. Ta drabina zaprowadzi mnie na wieżę. Gdzie tu jest drabina? What? Tutaj. Dobra. No to na górę. Ciekawe, co z tej wieży ona wymyśli. Dobrze. Tam jest poręcz. Jeśli wybiję się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć. Nie udało się. Muszę spróbować jeszcze raz. Jeśli wybiję się z tego uchwytu... Podskocz, stuknij. Dobra. O kurde, skomplikowane te rzeczy. Jak to możliwe? W ogóle dziwne, że te biedronki azjatyckie, Agata, do ciebie przyleciały. Teraz te robale z Azji. Ale co, ona jest faktycznie agresywna? Co ona robi? Wyglądała jak biedronka, tylko czarna. Ale bardzo to wszystko jest bardziej agresywne. No tak. Tak to brzmi, jakby miało się zawalić.
Czy teraz? Burza się nasila. Dobra, już się bałem, że tam nie dolecę. Udało się. Mam nadzieję, że... Dobra. Spokojnie. Niewiele. No, na pewno mi tutaj lepiej idzie niż... Jednak długiwa wieża za mną. Dying Light 2. To chyba z rozpędu musimy. Dobra. Bo w Dying Light 2 parkour czasami w moim wykonaniu był tragedią. Szczególnie na te linki. Wyczekiwanie. No tak, myślałem, że to muszę... Okej, tak wylądowała sobie po prostu. Mogę tylko iść wyżej. Chyba tak. Się ledwie trzyma kupy. Tak chyba nie miało to wyglądać. Ej, ona się tu baguje trochę. Jakby biegała po płaskim. Wielkie klamry unieruchomiły dom. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuje te klamry, dom powinien wpaść prosto do zbiornika. No ale znowu coś tutaj. Znaczy to taki bug, to formuła faktycznie się buguje. Dobra, musimy zluzować jakieś klamry. O! Świetnie. Gdzie są? O, jest. Dobra, mamy to. Ja coś czuję, że tutaj będzie jakaś hardkorowa maszyna. Czy mi się uda tam przejść? O nie, nie uda mi się. No to za kamieniem chcę pobiegać. O, tam jeszcze jest coś. Jak to się nazywa? Węszyciel, no tak. Kurde, ona tak patrzy na mnie. Jakby mnie widziała. Nornik, teraz są norniki. Wcześniej były czujki. No, wygląda prawie tak samo. Mogę zobaczyć sobie w notatniku te zwierzęta. Dobra. No to się z powrotem. Czajmy. O cholera, a tam jest drugi. Poza jednym zamachem. W końcu jestem tu sama. Na szczęście maszyny nie były zbyt inteligentne. A, myślałem, że to jakaś skrzynka jest, chciałem to lutować. Dobra, żeby nie przedłużać, już odpalam. Dobrze. Pora zniszczyć tę maszynę niżej. Zawaliśmy lampy, ludzie mi zabijasz te stworki. Przyciśniemy je rakietą. O, niestety nie działa. No i jak nic, będziemy, kurde, walczyć z nimi. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Jak dostać się na tę wieżę? Ej, strasznie, ta misja jest rozkminiacza, taka, nie wiem, taka rozkmina, taka, jak to zrobić,
A może to zrobię tak? Albo... No, nie wiem. Muszę pójść jednak tam. Jednak tak nie zrobię, muszę pójść tam. Ej, no ale dobra, to ja też nie wiem w sumie, jak wejść na tą wieżę. No, też właśnie jestem ciekaw tego rozwoju sytuacji. Problem jest w tym, że nie wiem, jak wejść na wieżę. Tu mi coś pasuje, jakbyśmy tędy weszli, ale chyba nie. Którędy tu wejść? Mogę wytworzyć kamień? Serio? Zapomniałem, jak się używa tego... Kurde, to nie jest to... To przyciągacza. To chyba nie będzie tu. To było jakby od razu podstawowe atakowanie, leczenie, wrogowie, surowce. Klasyki, potykacze. Ej, no jak się to przyciągało? Przemysłowych stukni trójkąt. Nie, tutaj nie możemy nic przyciągnąć. O, no właśnie. Mogę tam wskoczyć? Jeszcze chyba nie. Ale chamstwo. Przecież to powinienem bez problemu tam się złapać. Też porozkminialiśmy. Dobrze, że są te samouczki, bo jak ja już nie pamiętam, w każdej tej grze jest coś innego. Tu się celuje tak, tu tam jakieś przyciągacze, jakieś te... To aż się myli. Starożytne pudło z zapasami, chętnie. Co długi? Nie, no to można było, bo ten nie jest typowy już samouczek. To już jest po prostu, misja taka. No. Co to? To po prostu taka misja już. Bo już zauważ, że nie mamy.
jakiś... To powinno być właściwe miejsce. Nie ma jakichś tych podstawowych, takich podstawowych jakichś wskazówek. Zrób to, zrób tamto. Gdy w niego strzelę, powinien się rozpaść. Tam mam strzelić? No dobra. I co? Pora się wdrapać wyżej. A, i jeszcze wyżej. Nie ma to jak wspinać się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może Falk miał rację. Kurczę, ale tutaj wspinanie jest akurat fajnie zrobione. Przyjemnie się tutaj wchodzi. Na te wieże ogromne. Nie ma tak jak w Dying Light, że kurde, boję się, że zaraz spadnę. No, podobnie, nie? No, ale mówię, nie ma tak jak Dying Light. Tej takiej... takiej obawy. Aha, zaskoczyć na półkę, no. No to nie. Lucik. Bliźniaczek. O, cholera. Dobra, przeskoczyłem. A, czy nie musimy z rozpędu skakać? Jest i drugie złącze. Dobra, strzelam. I co, przyciśniemy? Wyklisty? Potem ucieknę. Dziwne. To aż nie na farcie to zrobiliśmy. Oczywiście jedna linka jeszcze trochę poszła. Statku i zapisa. Sorry, tu ja kliknąłem przypadkowo. Chciałem się wyciszyć. Będziemy walczyć? Dobra, spoko. O, widzę swój punkt. A Varl sobie patrzy i chilluje, nie? Kamień mi zniszczył. Chyba żart. Nie mogę przeskoczyć. O, cholera, jeszcze mam tak amunicję. Ale poszło, nie? No weź szybko. Kanistry są teraz odsłonięte. Powinnam w nie celować. Jakie kanistry? O czym ty mi gadasz? A, widzę. Czekaj, czy to... Albo to spokój, albo to... Bo to... Widzę to za długo. W tej grze przeze mnie to jest turectwo.
Jeszcze bardziej udało się coś. To już nie może tak zionąć. To strasznie się porusza, nie? Dobrze się wydarzyło. Teraz wylas cały. Spoko. Nie, wyrwam się! Muszę ją szybko załatwić. Może przypadka, lodowa amunicja? A może powód znajdzie coś przydatnego? No dobra, czy on coś znajdzie? Na wszystko jest teraz podatny. Był jakiś komunikat, ale nawet nie miałem czasu go przeczytać. O, już mi się stało. Chodź tu, z pałki go wezmę. A nie, nie da się. Ucieka mi, no. Gdzie on jest? No. To jedna strzała go wykończyła. Po prostu nie obserwowałem. Umarł. W końcu. O. Się to tak tworzy, dobra, a rozstawia pułapkę. Warto musi znaleźć inną drogę. O, lucik. Ale po bojowisko. Okropne. Blaster zwojowy jakiś. Czekaj, to wcześniej nie widziałem. No nie, no taka zabawa nas ominęła. No. Bo to jest, kurczę, takie działo, a to ciężkie. Znowu blaster, ale nie, no. Tragedia. A, dobra, wychodzimy stąd. Wszystko zrobione, jak stąd wyjść. Niech wyjść z tej dziury. A Varl dalej w tych krzakach siedzi. Ej, serio, nie wiem jak stąd wyjść. Kurde. No, ja się męczyłem ze strzałami, a... mogłem po prostu nadwalać tym blasterem. Nie wiem, czy tu jest jakieś wyjście, ja go nie widzę, bo... Dobra. Teraz pododawali. Wysięgniki, jakieś inne duperele, że ja kiedy nie wiem jak wyjść. Kiedy zapasową, przywrócę Gaję. Naprawię system i usunę rdzę. Przywrócę marzenie, Elizabeth. Ale czy wciąż tam jest? Dobra. Czas znaleźć serwerownię.
Dobra. Założy się, że nie przewrócimy tej Gai i będziemy musieli pojechać jeszcze gdzieś, znaczy pójść. Coś tak czuję. Chyba, że to już koniec gry. Czy tutaj jest coś ciekawego? Zaskocz na półkę. Jestem blisko. Muszę być. Raczej tu chyba. Fajnie podświetlone są te rzeczy do wspinaczki. Podoba mi się to. Już nie będę to czytał. Coś tu tak bardzo niebiesko. Dobra. Czy się ukaże? Jest. Gaia, iteracja 6-9. Uruchamiam. Witam. Cześć. Elizabeth? Travis Tate. No i co my tu mamy? Spisek odległego Zenitu w celu wykradnięcia kopii Gai? I jej funkcji podrzędnych? Ale i nieładnie. Mam się tym zająć, Liz. Bluźnierczy! Wyżowy pomiot! Tą mocarną dłonią wysyłam na was wszelkie kłopoty! Żadna kopia Gai, tępe jełopy! Tylko matka bomb logicznych! Powodzenia z odzyskiem danych! A gdy znowu zechcecie przechytrzyć no, trawisa, czy się okazało, że Gai tu też nie ma. Chyba będziemy musieli szukać dalej. Aloy? O, nagle Varl się znalazł. Bogini? Nie ma żadnej bogini. Już ci mówiłam. To nie Gaia. To nie to, czego szukam. To jakieś oszustwo. Jak Varl myślisz, że to bogini jest? Gdzie on siedział, jak my walczyliśmy z tą ogromną ślizgawicą? Powiedzcie mi. Gdzie on był wtedy? Siedział gdzieś w krzakach, no. Tu mi się wydaje, że to już będzie koniec pierwszej misji. Jest ładny widok. Przykro mi. Czasem jesteś bardzo zjadliwy. Ejlu, przykro. Ale niesamowicie było patrzeć, jak opadasz z wieży i rozwalasz wszystko pod nią. Problem w tym, że będzie tego więcej. Nie mam już tropów, Varl. Ale muszę szukać dalej. I to szybko. Cokolwiek trzeba będzie zrobić, zrobię. Nie ma sensu, żeby ktoś ze mną szedł. To zbyt niebezpieczne. To właśnie, zbyt niebezpieczne i do tego nie pomaga. Czekaj. Kiedyś w południku mówiłaś o człowieku, który ci pomógł. Silencie. Kiedyś dużo z nim rozmawiałaś o odkrytych rzeczach z dawnego świata, których nikt inny nie rozumie. I to on dał ci lancę, którą pokonałaś Hadesa.
On zniknął, Var. Nie widziałam go od czasu bitwy z Hadesem. Pewnie, ale mistrz szpiegów Marat w południku jest dobry w znajdowaniu ludzi, prawda? Var, to... Oj, weź, to się uda. Poza tym znów spotkasz dawnych znajomych. Dobra, to w sumie nie zaszkodzi. Czeka nas długi spacer. Właściwie to mam lepszy pomysł. No proszę, opanujemy sobie wierzchowca. Nowe co tam było? Interludium? Tak? Jezu, jakie miasto duże. No, no, no. To na dobrą sprawę będą 2 godziny wstępu. Wróciła. Hurra. Zbawczyni Południka wróciła. Zasłużyłaś na to powitanie. Ocaliłaś ich. Jeszcze nie. W imię Króla Słońca Avada. Królewskie powitanie dla czempionki. Zdrowie. Na razie. Aloy musi z tobą pilnie pomówić. Doprawdy, bo ja z nią też. Od tygodni ślę łowców do zmierzchu. Aż po świętą ziemię, żeby cię odnaleźli. Coś się stało na iglicy. Chodź. Pokażę ci. To co, teraz wspinamy się na iglicę? Uważaj. W ogóle co to jest za miasto, jakieś ogromne. Wciąż sprzątamy bałagan. To stało się tuż po przesileniu. Udało się to wyjaśnić dzięki słońcu. Inaczej wybuchłaby panika. Jakiś deszcz pada. Pewnej nocy, bardzo krótko, rozbłysła na czerwono. Z południka wyglądało jak złudzenie, ale ci bliżej mówili, że to nie mogła być gra świateł. Podobno to dziwne światło leciało od podstawy wieży. Z tego niczego nie ruszaliśmy. Co tu się stało? I to tutaj rozprzestrzenił się wirus. Iglica miała wysyłać wiadomości do systemu terraformującego. Ale Hades próbował jej użyć, by obudzić starożytne maszyny. Przecież przerwałam połączenie. Zaczekaj, sprawdzę to. Powiedz, jak coś znajdziesz. No dobra, badam to. Powinien mi schlebiać. Ale i tak mi się nie podoba. Zwłaszcza, że moja misja jeszcze trwa. O, to jest posąg. Okej. Okay. No i jak? Fajnie to zrobili. Trochę tak... Nie wiem. Jakby jakąś była odkrywczynią kontynentu. Ale idziemy to sprawdzić. Przeczucia. Nigdy nie mogłam jej wyrwać. Co? Jak zwykle coś, ale o co chodzi? Czy ona odpaliła jakieś... Co to się stało? Nie zrobiłby. Nie mógł.
broń nieczysta. Został wysłany jakiś sygnał. Chyba muszę się tam dostać. No nie no, jeszcze nie ma końca pierwszej misji. Ale tutaj widzę, że możemy się wspiąć. Może przeskoczę na tę półkę za mną. I pyk. Gdzie dalej? Dobra. Już nie będziemy tak skakać. Cholera, gdzie ja mogę tu wschodzić? Jest, dobra, nawet mam jeszcze skrzynkę ze skarbami. Może skoczę w tył i złapię jedną z lin za mną? Dobra. I powoli, powoli się wspinamy. Teraz? O, no tak. Muszę przesunąć tego żurawia trochę bliżej. No i proszę. Tylko jak przejść na iglicę. No, serio, dużo. Teraz powinnam dać radę. Mam tam wskoczyć, czy co ja mam tu zrobić? A, dobra. Myślałam, że Silence mi pomaga, kiedy dał mi to włócznie. Ale wygląda na to, że mnie oszukał. Przesłał coś przez iglicę. On ocalił Hadesa. Ale dlaczego? O kurde, ale jaja. Ten Silence to właśnie to, co mówili, on nam pomógł. Przez całą grę, czy będziemy się wspinać? Nie wiem. W sumie. Bardzo możliwe. Może uda mi się wejść tędy. Boję się tam wskoczyć. Dobra, udało się. No ale dużo dzisiaj spinania, naprawdę. Powinien być po prostu tytuł spinaczka. Winda? Zobaczmy. Włócznie wszędzie. Winda uruchomiona. A skąd mogą przecież się zawirusować i tam coś się stać? No to po prostu do windy. Ciekawe, co pomyślą sobie Karcza. Ale jaja. Właśnie ci z tego miasteczka to w ogóle będą pod wrażeniem. Wieża się otworzyła. W dzisiejszym programie, który oglądałem na Focus TV, mieli rację. Jest sieć. Wreszcie to rozgryzłaś. O. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, ile czasu ci to zajęło. Użyłeś włóczni, by ukraść Hadesa. Jak mogłeś być tak bezmyślny? Bezmyślny? To ty chciałaś zniszczyć Hadesa, zanim jego wiedzę dało się wydobyć? Coś ciekawego. Chociażby. Albo gdzie zdobyć kopię Gai, której z takim trudem szukałaś? Skoro wiedziałeś, dlaczego niczego nie wiem? Przez ostatnie pół roku miałem dość problemów, Aloy. Tyle tylko, że poczyniłem postępy.
Więc kiedy już przejdzie ci twój zupełnie nieuzasadniony gniew, może przyszłabyś do mnie na zakazany zachód, żeby dowiedzieć się, co odkryłem. O, proszę bardzo, no teraz mamy tytuł gry w końcu. Tak. Cóż, nie powinno być to zbyt trudne. Wszystko się wyjaśniło. Nawet dla ciebie. Teraz będziemy szli na zakazany zachód. Musimy się dowiedzieć, co się stało. Czyli on wykradł tego Hadesa, tak? Którego my chcieliśmy zniszczyć. Myśleliśmy, że zniszczyliśmy, ale nie zniszczyliśmy. I szukamy kopii Gai, żeby teraz zniszczyć znowu Hadesa. Tak? Chyba tak. Będzie się nie zagubiłem. A jak dojedziemy do sądu? A już dojechaliśmy. A co znam z tamtymi? Varlowi, Maradowi, co znalazłam. Nawet nie zwrócili uwagi, nie? No widzę jakieś tutaj... Co to? Truchła maszyn. Pozostałości po bitwie o oświecę. O, możemy to zbadać. Jezu, się przestraszyłem, że to coś mi... Maszyny kontrolowane przez Hadesa. Walczy. Ale w końcu je odparliśmy. Aha, pozostałości, bo... W starych bitwach. Dużo jest tu rzeczy. Wygląda jak jakiś pomnik. Co to? Wnet się spotkamy. W hołdzie tym, którzy polegli w bitwie o oświecę. Wielu ludzi bronił tego miejsca przed Hadesem. Jest tutaj jeszcze coś do zbadania? Chyba nie. O. A jednak. Fragment uśmiercacza, którego zniszczyłam. Ta maszyna była ostatnią linią obrony Hadesa. Ja w ogóle nie pamiętam tej bitwy. Nie zabiło. Teraz to tylko kupa złomu. Jakieś tu widzę ogromne maszyny były, ja... Niestety, ale mam krótką pamięć chyba do tych gier. Weszłaś do środka i się zmieniła. Prawie jak w dniu bitwy. Mogę się tylko cieszyć, że dziś burza. Niewiele osób w południku zauważy. Co odkryłaś? Hades. To nie koniec zagrożenia. Przeniósł się na zakazany zachód. To tam muszę iść. Aha, to może być trudne. Zachód jest zakazany nie bez powodu. Plemię straszliwych wojowników kontroluje te tereny. Te Naktowie. Oni nie wpuszczają nikogo ze wschodu. Aczkolwiek za króla słońca Avada udało się jednak zawrzeć kruchy rozejm. Poza tym następna ambasada odbędzie się niedługo na naszej granicy. Gdybyś wzięła w niej udział pod auspicjami króla, te Naktowie może dadzą ci przejść. Zamiast urządzić krwawe polowanie. Tylko tego mi brakowało. Kolejni. Król Słońce. Aloy, dobrze cię widzieć. Już tak myślałem, szybko zniknęłaś, mały dzieciak jest że królem. Nawet ci nie podziękowałem. Damy teraz czempiące włócznie? Proszę. Demenie, cicho. Taki... To prawda. Mamy dary. Dekorum zwykle wymaga, by ceremonia odbywała się w pałacu. Ciekawe, czy im wygodnie chodzić z tymi słońcami za chodźcie, sobą. Proszę. Avad, to bardzo miło z twojej... Utid. Vanasha. Szybko. Dajmy jej to, zanim znowu ucieknie. Serio? Musisz? Ja w ogóle już nie pamiętam tych postaci. Nie wiem, czy to... Ten po lewo to chyba był ten przywódca, ale... Ci? Varl był na 100%. Bo go pamiętam. Nawet jak grałem drugi raz, to doszedłem do tego... Piękne. W imieniu mieszkańców Królestwa... Do tego momentu. Niech te dary przypominają ci o naszej wdzięczności.
Pewnie chcielibyście zamienić parę słów. Przyjdź do mnie jeszcze przed wyruszeniem. I na dobrą sprawę to jest praktycznie cały... No tak, dwie godziny, muszę nie? Muszę zamontować główne obejście na nowej włóczni. Całe dwie godziny jest po prostu gadanie. Zdobywasz swój pierwszy punkt umiejętności. Oraz za wykonanie misji aktywności. Wybieram drzewko. Wybierz umiejętność i przytrzymaj, aby jej się nauczyć. Skupienie. O Boże. Mówię i mam. L2. To od razu wybierzemy. Bez gadania. Wow. Co to jest? O kurde, jaja. Jakieś tu są. To jest przepływ odwagi. Opanuj wszystkie trzy połączone umiejętności, aby automatycznie go odblokować. Wykorzystaj z przepływu odwagi, aktywuj go. O, coś tutaj nowego jest pododawane. Maluję sobie jagodami twarz. I tutaj się dzieje. Szybsza regeneracja. Kształt pasywny, dobra. Ale to już było. Czy to samo? Głębokie skupienie. Dużo strasznie jest tutaj tych umiejętności. Co jest w wojowniczce pierwsze? Energia włóczni. Tapicer. Tapicerka. Aha, szybciej rozstawiam pułapki. To mamy, a to? Silne lekarstwo. Pewnie zielarka. Było to? Śmieszne są te specjalne animacje. O kurde, ale bajery. Tu nas nie widać. Co to jest? Też się w sumie przyda. Bezszelestny ciast plus. Większe obrażenia. Przyda się. Obrona. Okej, a to? Jakieś takie epickie te walki teraz są. Rozrywacz, dobra. Mistrzyni maszyn. Infiltratorka. Ocalała. Okej, fajnie. Jeszcze mamy w ogóle coś w ekwipunku. A, tylko jakieś surowce. To ty, Agata, śpisz już? Dużo gadania. Możemy znowu pogadać. Rzeźbiarz chciał zrobić coś większego. I to dwukrotnie. Pokrytego kosztownościami. Ale byłem pewien, że nie przypadłoby ci do gustu. Miałeś rację. Dziwnie wygląda z tym czymś na czole. Przykro mi, Awad. Dobrze cię widzieć, ale nie mogę zostać. Liczyłem, że zostaniesz na trochę dłużej. Być może w pałacu. Południk jest wciąż zagrożony. Ale to coś więcej. Dlatego muszę ruszyć na zachód. Na ziemię Tenaktów. Na słońce do Tenaktów? Może Marat już ci mówił, ale... Po latach walk wypracowaliśmy rozejm. Może trwały pokój. Lada dzień odbędzie się ambasada.
Co czyni tę ambasadę tak wyjątkową? Ponieważ będziesz na niej ty jako gość. Spotkamy się z tenaktami tu za samym światem. Zaczerwieniła. Za skarb. Wydadzą więźnia. Faszawa. Świetnego żołnierza. Żołnierza? A nie łupieżcy? Nie. Nie w tym wypadku. To mój kuzyn. Nie jest taki jak Helis. Dołączył do ekspedycji, licząc, że ukróci pewne ekscesy. Ale pojmano go podczas heroicznej obrony placówki w Cynobrzanach. Trafił do niewoli. Dobra. Twój kuzyn, Faszaw. Jeszcze trochę sobie z nim pogadamy. Pięć lat? Emisariusze przysięgają, że jest cały, ale czy na pewno? To plemię słynie z okrucieństwa. Jak on przetrwał? Cóż, niedługo się dowiem. Jeśli go spotkasz przede mną, powiedz, że czekam w południku. Gdzie jego miejsce? Jeśli go zobaczę, powiem. Mówiąc lata wrogości, masz na myśli krwawe łowy? A, tak, mój ulubiony temat. W innym przypadku bym nie pytała. Mój ojciec najeżdżał graniczne plemiona. Trochę poznamy sobie historię, ale potem raczej już może zamknę to streama, bo ale ten aktowie byli inni. Dzisiaj też nic nie działo. I nas przepędzili. Trudno było ich zachęcić do rozmów. Bardzo. Jeszcze mamy kolejne opcje dialogowe po tej jednej. Tak samo jak ciebie. Więc fajnie. Ten aktowie lubią błyskotki? Raczej metal, przyprawy i relikty zrabowane w czasie walk. Spotkaliśmy się już z nimi, a prezenty łagodzą obyczaje. Ale ta ambasada będzie najważniejsza. Pokazuje, że ten aktowie również chcą trwałego pokoju. Dobra, już nie będę tak męczył. Poczekaj, Eloy. Muszę cię o coś spytać. Odkąd odeszłaś, myślałem tylko o tym. To naprawdę nie jest pora. Nieprawda. Kiedy odeszłaś, nie wiem, czy znowu cię zobaczę. Nie chcę cię zatrzymywać, ani ograniczać. Ale powiedz, gdy zakończysz misję, wrócisz do południka? Na zawsze? Żebyśmy trochę spędzili czas i poznali się może trochę lepiej. No proszę bardzo. W kluczowych punktach może decydować, tak jak Eloy podejrzeć sytuację w rozmowie. Nie czas na to. Sytuacja wymaga teraz szerszej perspektywy. To nowe zagrożenie godzi nie tylko w południk, ale i w inne miejsca. W niewinnych ludzi. Co stanie się między nami, nie jest ważne. Przynajmniej na razie. Racja. Głupiec ze mnie. Czyli on nas podrywał? Właśnie tak myślałem. Przyjmijmy przeprosiny. Życzę ci powodzenia. O, proszę, już pierwszy dialog do decydowania i już nas podrywają. No. Dobra. Koniec tego. Nie wiem, nie mogę zapisać. Gry. Po prostu zrobimy wyjdź i tyle. Dobra, kończę streama. Już nie będę zanudzał. Może następny stream będzie coś się działo lepszego. A teraz zamykam. Dzięki i na razie.